Historia orkiestry Dętej z Magdalenowa sięga jeszcze czasów przedwojennych. To właśnie wtedy Ludwik Ludwikowski, zwany przez lokalną społeczność Dziadkiem Ludwikowskim, przywiózł z Parzna instrumenty Dęte. Zostały one wypożyczone przez tamtejszego proboszcza, a prekursor założenia orkiestry podjął się znalezienia kandydatów do niej. Z historycznych przekazów wynika, że werbunek w muzyczne szeregi nie był zbyt trudnym zadaniem. Społeczność Magdalenowa, szczególnie ta młoda, mogła w ten sposób spełnić swoje marzenia o graniu. Jedną z takich osób był Jan Cieślak, który do Magdalenowskiej Orkiestry wstąpił jako 9-latek. Był to rok 1962. Były to czasy ciężkie, nie było zeszytów do nut, trzeba było kartki wydzierać ze zeszytów szkolnych, pięciolinie robić, rysować. No i tak się to pisało i tak się uczyło. No. Peczka już, nieboszczyk świętej pamięci, on był takim oddanym do tej orkiestry u nas i takich młodych, jak tutaj Zygmunt był, ja, Kopala, Marian, brat mój. No to żeśmy tak chodzili, choć chłop był napracowany, spracowany z roli, z tego, ale poświęcał się dla nas i oddawał wszystko dla tej muzyki, dla tej orkiestry, żeby to utrzymać, jak młody byliśmy, to żeby nas zachęcać, żebyśmy wstępowali w to, żeby to nie odstraszać. No i nieraz wychodziło, nie wychodziło, nerwy były też, bo to różnie to bywa w takich pierwszych początkach. Pierwszym prezesem orkiestry Dętej w Magdalenowie był dziadek Ludwik Ludwikowski, a jej pierwszym profesjonalnym kapelmistrzem Antoni Kuliński. Już wówczas Magdalenowska Orkiestra osiągała na tyle wysoki poziom, by móc z powodzeniem uchodzić za jedną z lepszych w okolicy. Z chwilą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie, to jest w roku 1970, losy orkiestry już na zawsze związały się z tutejszą jednostką. Po oddaniu strażnicy do użytku, muzycy wreszcie zyskali miejsce, w którym mogli ćwiczyć. Wcześniej próby odbywały się w prywatnych domach. Orkiestra Dęta w Magdalenowie żegnała swoich założycieli, żegnała wieloletnich członków i zasłużonych druhów OSP, aż wreszcie działalność zespołu została zawieszona. Duch orkiestry jednak pozostał, pozostały też instrumenty i żyły wspomnienia. W 2009 roku ksiądz Leszek Druch zakupił dla orkiestry Dętej w Magdalenowie nowe instrumenty i umożliwił naprawę pozostałych. Przeznaczył na ten cel kilkanaście tysięcy złotych. On był tutaj takim niby całym inicjatorem tego, bo on tutaj i finansowo i tego, no te instrumenty były wszystko do niczego, bo jak to długi czas było w nieużytku. No to on tu był całym inicjatorem, no i ja, Zygmunt, no i Lucek Peczka. No i tak we trzech nas zmobilizował, żebyśmy to jeszcze ciągli, podciągli, no i tego. No i tak to ładnie się skomponowało, że widać to, co jest na ten czas. Tak oto 3 lata temu Orkiestra Dęta w Magdalenowie po 15 latach wznowiła swoją działalność. Wynikało to z pragnienia i potrzeby lokalnej społeczności. Tak jak przez dziesięciolecia, tak i dziś, nikt nie wyobraża sobie uroczystości we wsi czy w parafii bez udziału orkiestry. Na pewno w takich mniejszych miejscowościach i na wsiach to jest też jakaś forma rozrywki dla nich, a także możliwość uczenia się na instrumencie, gdzie nie ma szkoły muzycznej, a tutaj mają możliwość uczyć się na tym instrumencie, poznawać tą muzykę. Przez to też mamy różne wyjazdy, różne koncerty i to też jest na pewno dla nich jakaś forma edukacji. Staramy się utrzymać tą tradycję w duchu takim narodowym i ta orkiestra jest niebywale nam tutaj potrzebna. Wspaniałe wyniki tej orkiestry też świadczą o tym, że oni biorą sobie to do serca. Cieszymy się, że mamy taką orkiestrę. Orkiestra zabezpiecza wszelkie uroczystości, a robi to tym sprawniej, że bardzo dużo młodzieży w tej orkiestrze w tej chwili się kształci. To jest naprawdę bardzo dobre wychowanie. Nie tylko samo granie, ale przede wszystkim wychowanie i zachowanie tradycji. A te bardzo często przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Dziadek mój grał, ja grałem, no, wnuczki grają, także, że jest, no jest, w pokoleniu to zostaje. No. Dziadek grał na basie. No i tak z pokolenia na pokolenie wchodzi. No. Ja na saksofonie, na klarnecie, syn teraz gra na basie, wnuczka gra na saksofonie też altowym. No. Także to, no idzie tak jakoś idzie, no jak to może. No jedna grała na klarnecie, no moment teraz przestała, może też dojdzie.
Wśród Magdalenowskiej Orkiestry już przewijają się najmłodsze pokolenia muzyków, co po niektórzy zaczynają, jak widać, swoją przygodę z orkiestrą jako kilkulatkowie. W tej chwili orkiestra liczy sobie 40 muzyków. Przeważająca ich część to właśnie młodzież. 10 kolejnych już szlifuje swój warsztat. Ten jest na tyle dobry, że w kwietniu 2010 roku członkowie orkiestry z Magdalenowa wzięli udział we wspólnym koncercie 50 orkiestr dętych podczas 6. ogólnopolskiej pielgrzymki strażaków na Jasną Górę. Progres jest bardzo duży, bo jak pamiętam tę pierwszą imprezę, tutaj, jaką graliśmy, to naprawdę to była taka partyzantka, ludzie z łapanki i tak wszystko było naprawdę po macoszemu robione, ale dzisiaj naprawdę jest orkiestra na poziomie, jak na warunki takie wsi Magdalenów, bo to jest przecież nieduża miejscowość, to jest naprawdę naprawdę brzmiąca orkiestra, jak na takie warunki, to naprawdę, naprawdę dobra. Jak ważną rolę pełni orkiestra dęta w Magdalenowie w życiu naszej lokalnej społeczności, nikogo nie trzeba przekonywać. Oprócz udziału w uroczystościach świeckich i religijnych, integruje mieszkańców, jest dowodem na to, że działanie społeczne w dzisiejszych skomercjalizowanych czasach ma głęboki sens, ale przede wszystkim pełni rolę wychowawczą w stosunku do najmłodszych jej członków. Pielęgnuje też zapomniane, wartościowe formy spędzania wolnego czasu. Trzeba mieć serce do tego, bo to muzyka to nie jest, że się coś nauczy. Tu jest ciągle nauka, trzeba się ciągle uczyć. Że ja w tym wieku już tyle przegrałem, a muszę się tak uczyć jak każdy jeden, bo to nie ma, że to samo przychodzi. Choć może to szybciej się nauczyć, czy tam łatwiej wejdzie, ale trzeba się uczyć. No, to trzeba miłość do muzyki, bo to trzeba kochać. To trzeba kochać jak żonę albo wnuczków.